Witajcie, przyjaciele, w nowym 2018 roku, jakby ktoś zapomniał. Co tam, kacyk męczy? Nie lubię takich porównań w stylu ten rok był lepszy, tamten był gorszy. Każdy okres, każdy rok to jest pewnego rodzaju generalizacja, bo czas jest względny. I oczywiście przychodzi taki moment w ciągu roku, że mamy okazję do podsumowań. I kiedy ja sobie tak myślę o 365 ubiegłych dniach obrandowanych marką roku 2017, to rok zacząłem od niesamowitych perspektyw na przyszłość, wchodząc na jedną z Bieszczadzkich Gór. Ten rok będzie niesamowity, Michale, powiedziałem sobie w duchu, patrząc na niezmierzone perspektywy przed sobą. W tym roku także napisałem pracę magisterską w 5 dni i ostatecznie zakończyłem swoją 18-letnią przygodę z państwową edukacją, zdając egzamin magisterski na 5. Teraz przynajmniej nikt mi nie zarzuci, że to dlatego krytykuję system edukacji, bo sam sobie nie radziłem. W tym roku wszedłem także w polskiej koszulce patriotycznej do nacjonalistycznej ukraińskiej knajpy we Lwowie i nic się nie wydarzyło. Stworzyłem ponad 50-minutowy film, reportaż ze Lwowa, który w momencie, gdy wypowiadam te słowa, ma ponad 350 tysięcy wyświetleń i chyba tyle samo komentarzy, które twierdzą, że skoro próbuję wczuć się w sposób myślenia drugiej strony, to na pewno jestem banderowcem albo ukraińskim agentem. Byłem już rosyjskim agentem, białoruskim agentem, teraz jestem agentem ukraińskim. Pierwszy raz w życiu byłem tak daleko od domu, a dokładniej w Tajlandii, gdzie jeździłem na słoniu. Tak, tak, wiem, ale była to farma ekologiczna, w której tam tych słoni nie męczą, także spokojnie. Jadłem skorpiona, podziwiałem zapierające dech w piersiach widoki. Jadąc na skuterze, czułem powiew prawdziwej wolności. I absolutnie wkręciłem się w klimat eksplorowania tej rzeczywistości, w której wszystko jest niby podobne, ale jednak trochę inne. W tym roku poznałem także najmilszą dziewczynę pod słońcem, która jest tak miła, że nazywam ją moją miłą. Nagrałem pierwszy film po angielsku i nauczyłem się robić przejścia typu hyperzoom. If you can see the spirit, the higher power in everything that surrounds you, you will feel like if you were a part of masterpiece, a character in a film or a note of a perfect symphony. I mimo że na stworzenie go poświęciłem 3 tygodnie bardzo intensywnej pracy, film ma mniej niż 10 tysięcy wyświetleń. Sprzedałem 700 egzemplarzy mojej książki Przewodnik po rzeczywistości i nie napisałem kolejnej, chociaż taki miałem plan, ale zamiast tego wydałem kurs audio Odnajdź magię w swoim życiu, na który poświęciłem 2 miesiące intensywnej pracy i którym miało okazję zainspirować się ponad 250 osób, które stały się jego posiadaczami. W 2017 roku zdobyłem ponad 18 tysięcy subskrypcji i prawie 4,5 tysiąca straciłem, a moje filmy były wyświetlane ponad 1 700 000 razy. Pierwszy raz spędziłem ponad 2 miesiące bez przerwy za granicą, wylatując do Azji, a tam w Kuala Lumpur pływałem na dachu 37-piętrowego wieżowca, jadłem najobrzydliwsze danie świata. Pyszne. Nurkowałem z 9-metrowym rekinem wielorybim i doświadczyłem wiele, wiele więcej różnych nowych rzeczy i mam wiele nowych refleksji, którymi wkrótce więcej podzielę się z wami w moim reportażu z podróży na Filipiny. Filipiny, jak tam jest naprawdę, być może to będzie jeden film, długi, a być może nawet kilka trochę krótszych. Poniosłem także kilka porażek, w tym roku było trochę momentów zwątpienia, smutku. W tym roku także odeszła po 18 latach moja suczka Łatka. I to smutne wydarzenie sprawiło, że czuję, że pewien etap w moim życiu wraz z jej odejściem symbolicznie się zamknął. Mówi się o tym wewnętrznym dziecku i to wewnętrzne dziecko również dorasta. I teraz pytanie, co dalej? Co teraz? Teraz mi zaprawdę odmłodnieć potrzeba.
Już od jakiegoś dłuższego czasu czuję, że nie spełniam się w prowadzeniu mojego kanału na YouTubie tak, jakbym chciał. Czuję, że ja ewoluowałem, ale mój kanał jeszcze nie. Czuję, że tkwię w pewnego rodzaju okresie transformacji pod tym kątem. Bo życie jest płynne, dynamiczne. Wszystko płynie, wszystko cały czas się zmienia. Nasza osobowość ewoluuje. Czasami przechodzimy w naszym życiu właśnie takie okresy transformacji. Kiedy przekształcamy się z jednego stanu do drugiego. Kiedy niby już zamykamy jeden rozdział w życiu, ale nie wiemy, jak otworzyć kolejny. To takie okresy zawieszenia, kiedy tkwimy między jednym etapem ewolucji, a drugim. Kiedy to, co było, przestało nam odpowiadać, ale do końca nie wiemy, co ma być dalej. Czas więc iść do przodu. Nie chcę się zmieniać, chcę ewoluować. Chcę, żebyśmy razem w tym nowym roku ewoluowali. Chcę towarzyszyć Ci w tym wszystkim, co Cię w tym roku spotka. Chcę, żeby moje filmy dawały Ci tę magię, inspirację. Chcę sam odkrywać tę magię i w jak najlepszy sposób Ci ją w moich filmach przekazywać. Chcę w tym roku wejść na wyższy etap, jeśli chodzi o moje produkcje na YouTubie. I wyznacznikiem tego nie musi być liczba wyświetleń, wyznacznikiem tego nie musi być liczba subskrypcji, ale jakość i sposób i forma, która będzie jeszcze lepsza, w której jeszcze, w jeszcze lepszy sposób będę mógł Ci przekazywać to wszystko, co siedzi w moim wnętrzu. I w zasadzie to po co ja Ci to wszystko mówię? Ano po to, że w opisie tego filmu jest link do ankiety. Wypełnienie tej ankiety zajmie Ci maksymalnie 10 minut i w tej ankiecie chcę zaczerpnąć od Ciebie pewnych inspiracji, pomysłów. Chcę wiedzieć też, czego tak naprawdę ode mnie oczekujesz. Czego oczekujesz od mojego kanału, co Cię sprowadziło tutaj na ten kanał, co chcesz widzieć w moich filmach. W ramach motywacji 10 stycznia drogą losową wyłonię 3 osoby. Pierwsza osoba wygra moją książkę z dedykacją, mój kurs audio, notatnik oraz mój długopis firmowy, prawda, motywacyjny. Druga osoba wygra tylko moją książkę, a trzecia osoba wygra mój notatnik i mój długopis. To taki mały konkurs. Zależy mi na szczerych odpowiedziach, więc nie będę brał pod uwagę treści tego, co tam będziecie pisać. To będzie tylko i wyłącznie losowanie, natomiast oczywiście sprawdzę, czy wszystko jest wypełnione. Dla pozostałych osób, które wypełnią tę ankietę, być może też przygotuję jakieś niespodzianki. Natomiast dla wszystkich na pewno nagrodą będzie to, że w przyszłym, w tym roku będziemy mieli lepsze treści na tym kanale, na być może Twoim ulubionym albo jednym z Twoich ulubionych kanałów na YouTubie. A już wkrótce, jeśli nie jest Twoim ulubionym kanałem, to na pewno będzie Twoim ulubionym kanałem. Dzięki, że jesteś, przyjacielu. Życzę Ci, żeby ten nowy rok był dla Ciebie wyjątkowy, żeby wzniósł Cię na nowy etap ewolucji i żebyś w przyszłym roku wrócił do tego filmiku i powiedział sobie: ach, jak wiele się od tego czasu wydarzyło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, cześć! Albo przeżyć je.